Sytuacja w Europie po I wojnie światowej była niezwykle trudna. Szalał kryzys gospodarczy, narastały tendencje nacjonalistyczne lub rewolucyjne, z którymi młode demokracje nie potrafiły sobie poradzić. Jednym z państw, które borykało się z tym problemem, były Włochy. Kraj ten, mimo zwycięstwa w wojnie, nie był zadowolony ze zdobyczy, jakie ten konflikt przyniósł. Panujące wśród byłych żołnierzy duże bezrobocie doprowadziło do tego, że w ich szeregach powstały w 1919 roku Związki Włoskich Kombatantów, przekształcone w 1921 roku w Narodową Partię Faszystowską, na czele której stanął Benito Mussolini. Partia ta stworzyła zbrojne bojówki, które od kolorów mundurów nazywano czarnymi koszulami. Zwalczały one inne organizacje polityczne przy pomocy terroru i przemocy. Równocześnie wraz z pojawieniem się tej partii narodził się nowy nurt polityczny, który nazywano faszyzmem. Stanowił on zestaw poglądów, w których elementy nacjonalizmu były połączone z militaryzmem oraz przekonaniem o wyjątkowości narodu lub rasy. Równocześnie towarzyszył mu kult jednostki, wodza prowadzącego partię. Stał on w opozycji do liberalizmu, za wrogą ideologię uznawał komunizm. W październiku 1922 roku faszyści zorganizowali we Włoszech zamach stanu, zwany Marszem na Rzym. W jego trakcie tysiące czarnych koszul ruszyły w stronę stolicy Włoch. Mussolini skłonił króla do powierzenia mu urzędu premiera. Bezpośrednio po przejęciu władzy Mussolini zakazał działalności partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych poza faszystowskimi. Król został zupełnie odsunięty od wpływu na władzę. W 1929 roku Mussolini zawarł z papieżem Piusem XI porozumienie nazywane traktatami laterańskimi. Na ich mocy powstało państwo Watykan i zakończył się trwający od zjednoczenia Włoch spór Włoch z papiestwem. Podobną drogą do Włoch poszły Niemcy. Po przegranej wojnie wszechobecne było w społeczeństwie ogromne rozczarowanie po niesprawiedliwym według Niemców traktacie wersalskim. W gospodarkę uderzyło bezrobocie oraz konieczność wypłaty zwycięskim państwom ogromnych odszkodowań. W takich okolicznościach, wzorując się na doświadczeniach Włoch, powstał narodowy socjalizm zwany nazizmem. Narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, w skrócie NSDAP, powstała w 1920 roku i skupiała początkowo rozgoryczonych weteranów I wojny światowej. Na czele partii stanął Adolf Hitler. W listopadzie 1923 roku naziści próbowali zorganizować nieudany pucz, czyli zamach stanu w Monachium. W jego rezultacie Hitler trafił do więzienia. Przebywając w nim napisał książkę Mein Kampf, Moja walka, w której przedstawił on założenia nazizmu. Uznał on Niemców za rasę panów, nadludzi, którzy mają prawo do powiększenia swojej przestrzeni życiowej kosztem państw znajdujących się na wschód od Niemiec. Odpowiedzialność za klęskę Niemiec w I wojnie światowej zrzucił na Żydów, którzy stali się największym wrogiem nazistów. Antysemityzm stał się jednym ze znaków rozpoznawczych nowej ideologii. Po wyjściu z więzienia, w którym pobyt przysporzył Hitlerowi dodatkowej popularności, kontynuował on pracę nad rozszerzaniem wpływów swojej partii. Aktywował on partyjne bojówki, czyli oddziały szturmowe, w skrócie SA, które zajęły się zwalczaniem przeciwników politycznych na ulicach. Wkrótce, dzięki wielkiemu kryzysowi, NSDAP stało się najpotężniejszą partią w Niemczech. Jej postulaty trafiały na bardzo podatny grunt w niemieckim społeczeństwie. W partii Hitlera otoczono kultem jako przywódcę partii i państwa. Nadano mu tytuł Führera, czyli wodza. W marcu 1933 roku, na skutek wolnych i demokratycznych wyborów, w Niemczech zwyciężyło NSDAP. Hitler objął stanowisko kanclerza Niemiec. Wkrótce po pożarze budynku niemieckiego parlamentu Reichstagu, o podpalenie którego oskarżono komunistę, zdelegalizowano najpierw komunistyczną partię Niemiec, a wkrótce po niej pozostałe partie polityczne. Niemcy, podobnie jak wcześniej Włochy, stały się państwem jednopartyjnym, które zaczęło się określać mianem III Rzeszy. Głównym celem Hitlera stało się odrzucenie zapisów traktatu wersalskiego, odzyskanie utraconych terenów i odbudowa potęgi państwa. W 1934 roku Hitler rozprawił się krwawo z opozycją w szeregach własnej partii. Wtedy to dowództwo SA zostało wymordowane przez nową organizację podległą bezpośrednio Hitlerowi, czyli SS,
co można przetłumaczyć jako oddział ochronny, na czele której stał Heinrich Himmler. Wydarzenie to określane jest jako Noc Długich Noży. Po śmierci prezydenta Hindenburga połączono funkcję kanclerza i prezydenta. Hitler przejął w ten sposób pełnię władzy. W Niemczech zaczęło funkcjonować państwo totalitarne, czyli wszystkie strefy życia obywateli były kontrolowane przez struktury państwowe. Każdy musiał należeć do różnych organizacji działających przy NSDAP. Dzieci ulegały indoktrynacji, czyli uporczywemu i systematycznemu wpajaniu określonych idei, w tym wypadku nazistowskich. Specjalnie dla nich zorganizowano Hitlerjugend, czyli młodzieżową organizację nazistowską. Sytuacja wewnętrzna w Niemczech spowodowała, że wielu naukowców, artystów czy polityków udało się na emigrację. Jednym z nich był Albert Einstein. W nazistowskich Niemczech do niespotykanej wcześniej skali rozwinęła się propaganda. Upowszechnienie nazistowskich poglądów miało miejsce za pośrednictwem wszystkich stosowanych wtedy kanałów informacyjnych – prasy, radia, filmu czy plakatu. Na czele całej tej machiny stał Józef Goebbels. Od 1933 roku w całych Niemczech zaczęły powstawać obozy koncentracyjne, czyli rodzaj ciężkiego więzienia, w którym osadzeni zmuszani byli do bardzo ciężkiej pracy. Zadaniem tych obozów wkrótce stała się fizyczna eliminacja jednostek i całych grup uznanych przez system za wrogów. Odbywała się ona poprzez pracę ponad siły, niedożywienie, choroby i przemoc strażników. Na terenach obozów organizowano również masowe mordy więźniów przy użyciu gazów trujących. W 1935 roku na terenie III Rzeszy weszły w życie tzw. ustawy norymberskie, na mocy których pozbawiono ludność żydowską większości praw obywatelskich, w tym małżeństw mieszanych z Niemcami. Apogeum prześladowań Żydów była tzw. Noc Kryształowa z 9 na 10 listopada 1938 roku, kiedy to na terenie całych Niemiec spalono wiele synagog oraz zniszczono kilka tysięcy sklepów. W jej trakcie zamordowano prawie 100 osób, a około 26 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Żydom zakazano wstępu do kina i teatru. Pojawiła się lista zawodów, których nie mogli wykonywać. Inną grupą etniczną, którą Niemcy eliminowali na równi z Żydami, byli Romowie. Ten sam los spotkał również wszystkich niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Przedstawiciele wszystkich tych grup byli poddawani m.in. eksperymentom medycznym.